Słuchajcie, idziemy przez taką halę, gdzie jest mnóstwo drobnych chińskich firm, ale musimy się wrócić do jednego stoiska, bo coś fajnego znaleźliśmy. To telefon, prawda? Poznajecie. No to teraz patrzcie, dla skali. Ja mam tak, to nadal drugi, telefon. O, a Jacek mam. Ma drugi, o, tu mam trzeci który niebezpiecznie przypomina taki trochę bardziej znany model pewnej firmy. No, ale słuchajcie, to wszystko są telefony. Popatrzcie, jakie to jest małe. O, ten ma, zobaczcie, taką na ucho fajną. To, Bluetooth, że można nosić po prostu jak słuchawkę Bluetooth nosicie, tylko że nie nosicie słuchawki, a od razu cały telefon. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Ostatnio, co prawda, widziałem na YouTubie w różnych wersjach i sprawdzałem nawet w chińskich serwisach, czy one są. To są normalne, działające, są działające. Popatrzcie, żeby nie było. To funkcjonuje, można przez to gadać. Co prawda, wygoda użytkowania tego jest może średnia, być dyskusyjna, ale jako ciekawostka, jako maleńka rzecz, którą się nosi gdzieś w jakiejś małej kieszonce, jest cudnie. Popatrzcie, jest budzik, jest coś na kształt menu chyba nawet. Da się z tego korzystać zupełnie spokojnie. I chyba z tego, co widzę, to można jeszcze tego użyć dodatkowo jako osobno, jako słuchaweczki Bluetooth. Tak, przynajmniej tego, bo z tego, co widziałem, pojawiły się coś na kształt menu do parowania z innym telefonem, więc może to jest po prostu taka dodatkowa słuchaweczka. Ta akurat firma, bo sprzedają to bardzo różne firmy, ale ta akurat firma nazywa się VVO. Tak, tutaj spotkaliśmy VVO. Po prostu przechodziliśmy przez halę, gdzie jest mnóstwo drobnych chińskich producentów, no ale ten po prostu nas przyciągnął tymi maleństwami, które, no przyznacie, wyglądają po prostu lekko odlotowo w porównaniu z normalnym telefonem. Coś fajnego, to jest troszeczkę większe, jak widzicie też nieduże. Możecie udawać, że macie Porsche. Ale to jest O. Ale to też jest takie clamshell. O, jak macie Porsche Cayenne, to musicie sobie taki telefon dokupić do niego. Świetnie. Coś niesamowitego. Przezabawne, prawda? Bardzo fajna rzecz. A jeżeli zastanawiacie się, ile coś takiego kosztuje, no to dokładnie wam nie powiemy, ale znamy cenę hurtową. Ona jest plus minus około 10 dolarów. Pani tutaj zarzeka się, że oni są producentem, a nie odsprzedają tych telefonów, czyli że oni je produkują. No bo oczywiście takie normalne telefony proste również mają w ofercie. No ale to są po prostu komórki, więc nie będziemy o nich chyba opowiadać. Nie, te clamshella nawet fajnie z takim dużym ekranem dodatkowym wyglądają. Mnie się te maleństwa jednak bardziej podobają. Nie, te maleństwa są po prostu odlotowe.